Pani Patrycja Gulak-Lipka. Dzień dobry pani. 1,92 m. Od razu wyjaśniam. Ja jestem bardzo wysoki. Dzień dobry. Nawet 1,93 m rana. Wieczorem może być 2. Zmniejsza się do tego. Tak. Dziękuję bardzo, że pani dla nas czas znalazła dzisiaj. Jest oczywiście fanom koszykówki pani doskonale znana. Ja muszę powiedzieć tak, próbowałem zliczyć liczbę klubów, w których pani grała, poza reprezentacją oczywiście, ale liczbę klubów, w których pani grała koszykarskich, liczbę krajów, w których te kluby się znajdowało. Myślę, że to jest około 10 klubów, dobrze? Mówię? Szczerze powiem, nie liczyłam, ale może tak być. Tych lat kilka faktycznie w profesjonalnej koszykówce było. Kilka krajów zwiedziłam, kraje, które mi się zawsze marzyły, więc tym bardziej super. Stany Zjednoczone, Włochy, Francja, Hiszpania. Tak jest. I Polska. I Polska oczywiście też. I oczywiście Toruń. Tak jest. I wszystkim fanom Energii Toruń jest pani doskonale znana jako zawodniczka tego klubu. Ale w pani historii fascynujące jest to, że jest pani przykładem sportowca, który po zakończeniu kariery bardzo się dobrze odnalazł. Nie porzuciła pani tego sportu, tylko troszkę pani zmieniła swoją funkcję w tym sporcie. Więc po pierwsze zapytam się, czy można już do pani doktor mówić? Czy już obroniła pani doktorat, czy jeszcze nie? To jest pytanie już znienawidzone przeze mnie. Jeszcze nie, natomiast ostatnia prosta. Ostatnia to prosta przede mną. On mi powiedział, że on to pytanie. Ja go nie chciałem zadawać. Ostatnia prosta. Bilet. Dobrze, to czekamy w takim razie na obronę pracy doktorskiej, ale co ciekawe, praca doktorska jest ściśle związana ze sportem. Tak, jest zdecydowanie związana ze sportem i tak naprawdę pomysł na nią troszeczkę wyniknął z moich doświadczeń, ponieważ piszę o zarządzaniu międzykulturowym na przykładzie profesjonalnych klubów sportowych, klubów koszykówki, a mówię to, doświadczenie międzynarodowe no to jest całe moje życie koszykarskie, które miałam grając i za granicą i także w Polsce, w klubach profesjonalnych, gdzie no, zawodniczki międzynarodowe się pojawiały, trenerzy międzynarodowi się pojawiali i te różne nie wiem, związki, problemy czasami pojawiały się i trzeba to właśnie niesamowite doświadczenie, że zaczęła pani od klubów amerykańskich, ale potem właśnie rzeczywiście były te włoskie, francuskie i polskie kluby. To zderzenie kultury rzeczywiście w koszykówce, nie tylko w koszykówce, w siatkówce, w piłce nożnej widzimy to samo. Ludzie się mieszają z różnych kultur, z różnych krajów. To zderzenie kultur potrafi być takie mocne i czy potrafi mieć konsekwencje dla tego, jak gra drużyna? Zdecydowanie moim zdaniem potrafi, natomiast na poziomie profesjonalnym jest o tyle łatwiej, że jest duża świadomość i zawodników i myślę całego sztabu zarządzającego klubem, sztabu powiedzmy trenerskiego, który powiedzmy wie, że ma zawodników z różnym powiedzmy doświadczeniem, pochodzi z różnych i kultur i też ma różne doświadczenie takie powiedzmy społeczne, które zdecydowanie wpływa na to, jak dany człowiek funkcjonuje w grupie, w zespole, jak się prezentuje. Jeżeli ma pewne problemy, z którymi sobie sam nie radzi, nie wiem, nawet psychologiczne pewnego rodzaju, bo to się z tym wiąże, z jakimiś emocjami, nad którymi nie potrafi zapanować, to zdecydowanie potrzebuje dodatkowego wsparcia. I tutaj potrzebna jest świadomość właśnie sztabu trenerskiego szczególnie, a nawet kolegów, koleżanek z zespołu. A dzisiaj jest dzisiaj normą w takich profesjonalnych klubach, że na przykład psycholodzy są? To już jest taka codzienność? Myślę, że nie we wszystkich, natomiast sportowcy są coraz bardziej świadomi i korzystają z tego wsparcia psychologicznego coraz bardziej. Nie tylko poszła pani w stronę zarządzania i w stronę tego, żeby na Uniwersytecie Kopernika pisać tę pracę i zająć się wykładami, bo przecież pracuje pani na wydziale. Proszę się przejmować, to są nasze rozgrywki właśnie. Jesteśmy na hali sportowej, super, cieszę się, że biegamy. Ale na dodatek zrobiła pani uprawnienia komisarza koszykarskiego. Jest pani pierwszą Polką, która zrobiła zarówno krajowe, jak i międzynarodowe uprawnienia komisarza. Co to oznacza być komisarzem koszykarskim? Kim jest komisarz w koszykówce? Komisarz w koszykówce jest osobą, która tak naprawdę dba o prawidłowy przebieg spotkania, nie wiem, turnieju, meczu od strony takiej regulacji pewnych przepisów, które danymi rozgrywkami. Czyli to jest to, co obserwator reżuje w czasie meczów piłki nożnej? To jest mniej coś więcej podobnego? Coś takiego. Dodatkowo komisarz
komisarz odpowiada za pracę sędziów stolikowych i w Polsce także ocenia pracę sędziów boiskowych, także nie wpływa absolutnie na żadne decyzje sędziów boiskowych, natomiast jest też do pewnej rozmowy. Łamie pani kariery sędziów po prostu, jak nie, są źli, jak są tylko źli. Absolutnie nie, absolutnie. Myślę, że w sytuacji oceny bardziej stawiam na ocenę konstruktywną, gdzie możemy się tak naprawdę oboje od siebie, w sensie zespół sędziowski i ja, możemy się od siebie uczyć. Liczę, że powiedzmy moje doświadczenie gdzieś tam z boiska jest, procentuje i mogę je gdzieś tam swoim wykorzystywać. A ma pani uprawnienia komisarza zarówno w grach koszykarskich pań, jak i panów. Tak. Czy to zderzenie międzykulturowe jest obecne nie tylko pomiędzy nacjami, ale także pomiędzy grą mężczyzn i kobiet? Czy pani widzi, że na przykład te rozgrywki mężczyzn inaczej wyglądają? I jak jest pani odbierana, jak wchodzi kobieta, komisarz i mówi facetom, to źle robisz, to trzeba inaczej. Tu nie masz racji, tu nie rozumiesz przepisów. Jeśli chodzi o różnicę między męską a żeńską koszykówką, dużej różnicy nie ma, bo to jest ta sama koszykówka. Natomiast gra wygląda troszeczkę inaczej, bo panowie grają szybciej, bardziej dynamicznie, bardziej widowiskowo przez to wszystko. Natomiast u pań, i myślę, że kibice żeńskiej koszykówki mogą to potwierdzić, że stawiają na to, że faktycznie jest więcej taktyki, jest więcej może tej gracji kobiecej. Natomiast też są ciekawe akcje i ktoś, kto lubi koszykówkę, ktoś, kto znają, bo myślę, że znajomość przepisów dla kibiców jest tak samo ważna, bo rozumie, co się na tym boisku dzieje. To też doceni i też tak naprawdę powie, że ta koszykówka jest świetna. Natomiast jeśli chodzi o moje wejście w świat męski tak naprawdę, bo trzeba sobie to otwarcie powiedzieć, to troszeczkę, no powiedzmy, nie wiem, padają jakieś dziwne spojrzenia na początku, bo myślę, że są ludzie nieprzyzwyczajeni, że oto nagle wchodzi komisarz kobieta, komisarz spódnicy, jak mnie ostatnio ochrzono. Natomiast ja się nie spotykam z jakimiś szczególnymi sytuacjami, czy to trudnymi, czy jakimiś super, drugą stronę, nie wiem, udogodnieniami, bo jestem kobietą. Myślę, że to jest moje profesjonalne zadanie. Ja wchodzę, wykonuję swoją pracę najlepiej jak potrafię. Skupiamy się na tym, żeby widowisko i mecz odbył się zgodnie z przepisami, zgodnie z regulacjami. Tyle. Teraz jako komisarz trochę musi pani zmienić chyba sposób patrzenia w ogóle na grę, prawda? Inaczej się jako zawodnik patrzy, a inaczej jako właśnie komisarz, czyli reprezentant i ligi całej, i Związku Koszykówki, Polskiego Związku Koszykówki. Jak pani patrzy na koszykówkę teraz z tej strony, ze strony komisarza, to ma pani wrażenie, że na przykład nie widziała pani różnych rzeczy jako zawodnik, że nie miała pani racji, że te punkty widzenia są jednak inne? I to mówi, znaczy, pani na przykład do zawodników albo zawodniczek, nie, kochani, byłam tam, gdzie wy, to jednak nie tak wygląda. Perspektywa zdecydowanie jest inna, natomiast w tej całej tranzycji, powiedzmy, z bycia zawodnikiem na przejście do bycia komisarzem, pomógł mi fakt tego, że w domu mam wieloletniego sędziego. Mój mąż był zawsze przy koszykówce, tak naprawdę całe 20 lat swoje 20 lat swojego życia. Także kwestie sędziowskie były bardzo często omawiane i poruszane, nawet jeszcze w trakcie mojej gry w koszykówkę. Omawiane i poruszane, więc... czyli kłóciliście się państwo? A mówił, nie no, przecież słuchaj, przecież to był faul ewidentnie. A pani mówiła, co ty opowiadasz? Przecież żadnego faulu nie było. Była jedna taka sytuacja, gdzie faktycznie mój mąż sędziował mi mecz towarzyski. W którym pani grała? W którym ja grałam. Okay. I to był ich ostatni, bo gdzieś tam chyba wyraziłam swoje niezadowolenie i no, było trochę w sumie śmiesznie z perspektywy gdzieś tam czasu. Natomiast mówię, często oglądamy spotkania, czy tu powiedzmy te, w których grałam jeszcze, czy inne ligowe, które wiązały się powiedzmy z bezpośrednią rywalizacją mojego zespołu. I tak naprawdę ja przerwy od koszulków nigdy nie miałam. Bo powiedzmy od zakończenia kariery, która była w 2014 roku, w którym ta hala akurat była budowana i oddawana w zasadzie już do użytku, to był taki przełom między właśnie zakończeniem kariery, rozpoczęciem kariery macierzyńskiej. Krótka przerwa, natomiast po tej przerwie odbyłam szereg szkoleń i właśnie powrót do tej koszykówki, natomiast w domu ta koszykówka nadal jest, bo mówię, mąż jest sędzią, później był komisarzem, natomiast nadal piastuje dosyć ciekawe stanowiska, bo jest prezesem Kujawsko-Pomorskiego Związku Koszykówki, także trzyma pieczę nad tym. Czy pani ocenia jako komisarza? Czy pani jego ocenia jako prezesa? Nie, absolutnie to już kwestie oceny żadne nie wchodzą w grę. Natomiast odpowiada za całą koszykówkę w województwie, czyli powiedzmy nadzoruje rozgrywki młodzieżowe, rozgrywki niższych lig.
rozwój trenerów, sędziów, tego typu kwestie. Także i promocję koszykówki na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Przeżywaliśmy niedawno, tak właśnie próbuję sobie przypomnieć, kiedy to było, na pewno było przed epidemią, to wszystko dzielimy na czasy przed epidemią, tak, i po epidemii. I w trakcie epidemii, tak. Przeżywaliśmy bardzo dobre chwile dla męskiej koszykówki. Mhm. W Chinach nasi koszykarze się świetnie pokazali. U mnie w redakcji praca zamierała, jak mecze były, to po prostu wszystko jedno, czy ktoś się interesował koszykówką, czy nie, wszyscy wgapialiśmy się w telewizory. Jak pani widzi w tej chwili stan i żeńskiej koszykówki, i męskiej koszykówki w Polsce? Gdzie jest żeńska koszykówka? Czy się rozwija? Czy mamy szansę na osiągnięcia w Mistrzostwach Europy, w Mistrzostwach Świata i męska koszykówka? Myślę, że ogólnie cały ten okres teraz obecnie epidemii, czyli tego, co mamy dookoła, jest trudny w ogóle dla sportu. Mhm. Dla sportu zespołowego szczególnie, bo samo brutalne przerwanie poprzedniego sezonu tak naprawdę wstrzymało wszystko i wszystkich i w treningu, i w jakichkolwiek rozgrywkach, więc ciężko było mówić o jakimś dalszym rozwoju, a trening i dalszy rozwój jest potrzebny tak naprawdę na każdym poziomie. Więc to na pewno pozytywnie nie wpłynęło na nikogo, na żaden zespół, na żadnego zawodnika indywidualnie. Jeśli chodzi o żeńską koszykówkę, to też to działa podobnie. Jeśli chodzi o dalsze sukcesy, myślę, że wszystko jest do przepracowania i do odrobienia, natomiast myślę, że niestety dla żeńskiej koszykówki wymaga to dużo większej pracy. Troszeczkę późno się zadziała pewna taka wymiana starszej generacji, okay, tej, której powiedzmy ja gdzieś tam byłam członkiem, i tych nowych zawodniczek mamy sporo, mamy je utalentowane, natomiast czegoś tam brakuje, ale mówię, mam nadzieję, że to jest perspektywa może kilku lat ciężkiej pracy, bo to się z tym wiąże, i wieloma wyrzeczeniami, natomiast myślę, że jesteśmy w stanie z żeńską koszykówką także wrócić na dobre tory. A widzi pani zainteresowanie żeńską koszykówką wśród dzieci? Dziewczynki grają w koszykówkę dzisiaj? Na przykładzie powiedzmy tutaj toruńskich klubów młodzieżowych dziewczynki się garną, natomiast ogólnie myślę, że jest dużo większy problem z tym, żeby dzieci do, nie chcę powiedzieć do jakiegokolwiek sportu, ale myślę, że jest ogólnie trend taki, że jest dużo różnych możliwości, dużo różnych sportów, dużo różnych dyscyplin i ta oferta klubów prywatnych jest ogromna. Więc tak naprawdę my się tutaj rozdrabniamy. Kiedyś tak naprawdę nie, w moim rodzinnym Olsztynie była tylko koszykówka dla dziewczynek i fakt, że zaczęłam od pływania, ale w tej koszykówce wylądowałam, za co się, mówię, jestem bardzo się cieszę. Ale to znaczy, że gdyby pani się wychowała nie w Olsztynie, tylko gdzie indziej, to mogła pani w innej dyscyplinie sportu? Bardzo możliwe, bo na przykład w momencie, gdy ja byłam na etapie, nie wiem, szkoły podstawowej, to na przykład nie było siatkówki żeńskiej w Olsztynie, a parę dobrych lat później już była. A siatkówka więc też fajna. Tak, siatkówka też fajna. Z wysokim wzrostem. Tak jest. Dużo można tam zrobić dobrego. No, mój brat akurat gra w siatkówkę, także rodzina totalnie sportowa. Okej. Okay. Super. Pani Patrycjo, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Wczoraj tu była piłka, to śmieszne, bośmy tu wczoraj byli, to była piłka halowa wczoraj. Ja byłam na tej piłce, tak. Byłam na tym meczu z dziećmi, także remisem się skończyło, tak, ale jest. Rozumiem, że na tle poprzednich wyników FC Toruń to był dobry wynik. To był dobry wynik. Ja też liczę, że ten zespół się rozkręca. To jest początek sezonu. Myślę, że w ogóle całej tej pandemii to jest ciężkie, bo mecze się co chwilę jakieś są odwoływane. Tak. Więc tak naprawdę to też wpływa na pewien cykl treningów, który zespół przechodzi, i tak naprawdę praca trenera to jest dużo gdzieś tam bardziej utrudnione. Robiąc pętlę do początku naszej rozmowy, psychicznie pewnie to na zawodników też dobrze nie działa, jak się dowiadują na przykład w ostatniej chwili, że meczu nie będzie. Że nie ma meczu, dokładnie. Także na pewno to nie jest bez znaczenia. No dobrze, no ale to jest coś poza nami, a sportowcy, myślę, patrzymy na to, co Iga Świątek wyprawia na Roland Garros. Wszystkie sukcesy sportowców, jak to w sporcie bywa, państwa sukcesy są naszymi sukcesami. Tak, zdecydowanie. Wasze porażki są waszymi porażkami. Życie. Tak właśnie jest. Pani Patrycjo, bardzo dziękuję za spotkanie.